Siemanko wam wszystkim, z tej strony Drake i witam was w mojej nowej serii Zagrajmy Wy. Będzie to seria z gry Gothic. Tak, stary tytuł, wracamy na pecety z moim nagrywaniem, aczkolwiek tylko i wyłącznie dla tej gry. Nie spodziewaj się niczego więcej, ewentualnie Gothica 2. Sprawę czemu teraz Gothic jest na kanale wiecie. Osoby, które oglądają to później już nie muszą być tym zbytnio zainteresowane. I teraz pierwsze co może was jakby zaciekawić. Bo ja nie jestem jeszcze tego pewien, jak to wygląda na YouTubie, ponieważ, czekajcie, zaprezentuję wam coś, ponieważ siadłem sobie wczoraj do nagrywania Gothica i, chodzi mi o rozdzielczość konkretnie, i niestety zauważyłem, iż mimo tego, iż ja widzę ekran jakby dobrze, to Fraps wraz z Windows Movie Makerem, w którym renderuję oczywiście, bo na innych programach się nie znam, zauważają grę w formie obrazu obtoczonego czarną ramką. Dlaczego taka sprawa? Ponieważ ja mam kwadratowy monitor, tak? W roku 2014 mam dalej kwadratowy monitor. Nie mam monitora panoramicznego, przez co nie mogę ustawić w grach rozdzielczości panoramicznej. Tak więc teraz tak, ja u siebie widzę idealny kwadrat i wiem, że w Windows Movie Makerze też obraz wygląda jak idealnie kwadrat, nie ma tego takiego, wiecie, spłaszczenia na górze i dole, nie ma tych jakby linii czarnych na górze i dole. I teraz ja nie wiem, jak zareaguje na to YouTube. Jeśli te linie są teraz obecne, to spoko, fantastycznie. Jeśli macie rozlany obraz na cały ekran YouTube'owy, na cały full screen, bez żadnych jakby odstępów, niestety tak będzie wyglądać ta seria. Nic z tym nie zrobię, sorki, nie kupię nowego monitora, żeby nagrywać Gothica. Powiedzmy, że tutaj postarajcie się mnie jako tako zrozumieć. Ale no cóż, niczego innego nie jestem w stanie załatwić. Próbowałem przepiąć komputer pod mój telewizor, aczkolwiek z jakiegoś powodu, kiedy przepiąłem komputer pod telewizor, to Gothic w ogóle nie chciał się włączyć. W sensie miałem cały czas czarny ekran, tylko muzykę w tle, czego nie potrafiłem w żaden sposób przeskoczyć. No cóż, z tym ustawieniem niestety zostaniemy, bo niczego innego po prostu nie wymyślę. Sorki. Jak coś, no to nie żebym tutaj robił komuś promocję czy coś takiego, ale na szczęście pewnie let's play z Gothica jest mnóstwo na YouTubie, więc jak wam bardzo przeszkadza, wiecie, ekran, no to niestety u mnie inne jakości nie zobaczycie. Dobra. Teraz tak, co do Gothica, oczywiście gra, która według mnie jest tym jednym z nieocenianych klasyków, dla mnie powiedzmy dosyć osobiście właśnie jest klasykiem. Zagrywałem się w nią głównie w czasach gimnazjum, wtedy tutaj kolega jakby zaproponował mi zagranie w tą grę i po prostu pożyczył mi swoją płytę z pierwszą częścią Gothica i bawiłem się nieprawdopodobnie. Generalnie Gothic w moim mniemaniu to taki Dark Souls, gdyby miał fabułę i byłby uczciwy. Nie mówię tutaj niczego wrednego, nie chcę rozpoczynać dyskusji o Dark Souls czy coś takiego, po prostu w moim osobistym mniemaniu tak na to patrzę. Dlaczego? Może będę gdzieś to tam porównywać w czasie Zagrajmy, ale na tym się nie skupiajmy. Po prostu, dla mnie Gothic to bardzo dobra gra i to jest w ogóle zabawna sprawa, że teoretycznie poprzednią serią RPG, którą skończyłem, był Risen 2 od Piranha Bytes i teraz przechodzimy do oryginalnego tworu Piranha Bytes, czyli do serii Gothic. I tak, jeśli nagram Gothica 1 do końca, Gothic 2 też za jakiś czas się pojawi, prawdopodobnie dopiszę go do listy. Dobra, możemy rozpoczynać nową grę. Brak poziomu trudności już widać. Od razu startujemy na, powiedzmy, na równym poziomie trudności, że nie ma tutaj łatwy, normalny, ciężki. I słuchajmy intra, jednego z bardziej klasycznych intro do gier. Królestwo Myrtany zjednoczone pod berłem króla Robara II. Podczas długich lat swego panowania Robar zdołał pokonać wszystkich wrogów królestwa. Oprócz jednego. Wojna z orkami była niezwykle kosztowna, a cenę za nią miała ponieść niewielka grupa skazańców.
Król potrzebował mieczy i tarcz dla swego wojska. Toteż wkrótce każdy przestępca, niezależnie od występku, jaki popełnił, zmuszany był do pracy w kopalniach rudy w Korinis. Aby uniemożliwić im ucieczkę, król wysłał swych najpotężniejszych magów, by ci otoczyli całą dolinę czarodziejską barierą. A ja byłem jednym z nich. Niespodziewanie coś zakłóciło delikatną strukturę zaklęcia i... zostaliśmy uwięzieni przez nasze własne dzieło. Więźniowie błyskawicznie wykorzystali moment konsternacji. Korinis wraz ze wszystkimi swymi kopalniami znajdowała się teraz w rękach więźniów. Król nie miał wyboru. Musiał negocjować. Potrzebował rudy. Miesiąc po miesiącu król dostarczał więźniom wszystkiego, czego potrzebowali. Miesiąc po miesiącu otrzymywał od nich w zamian nowy ładunek cennej rudy. Aż do dziś na skraj urwiska sprowadzono kolejnego więźnia. Nie wiedział, co go czeka, a to właśnie on miał wszystko odmienić. W imieniu jego wysokości, króla Robara II, pana Verantu, skazuję tego więźnia na... Stać! Skazańcze, mam dla ciebie propozycję. Ten list musi dotrzeć do arcymistrza Kręgu Magów Ognia. Marnujesz czas. Sam będziesz mógł wybrać sobie nagrodę. Magowie dadzą ci wszystko, czego zażądasz. Niech będzie. Zaniosę wasz cenny list. Pod jednym warunkiem. Oszczędźcie mi reszty tej paplaniny. Jak się... Milcz! Dobra, zrzucajcie go! No! Witamy w kolonii! Dość tego! Zostawcie go! A teraz precz! No już, wstawaj. Nazywam się Diego. Jestem... Nie interesuje mnie, kim jesteś. Jesteś tu nowy, a do mnie należy dbanie o nowych. Na razie to tyle. Jeśli chcesz jeszcze trochę pożyć, słuchaj się mnie. Ale oczywiście nie będę ci przeszkadzał w ewentualnej próbie samobójstwa. To jak będzie? I teraz widzę, że nastąpił malutki problem, ponieważ powiedzmy tak, ja już próbowałem nagrywać tą grę i coś mi tam nie wyszło z tą rozdzielczością, więc bo niechalo muszę nagrać jeszcze raz, miałem już dwa odcinki nagrane, po prostu nie sprawdziłem tego. I wtedy intro odtworzyło się i mogłem je bez problemu nagrać, ale teraz widzę, że przez zmianę rozdzielczości z jakiegoś powodu intro nie chce się wyświetlić, więc po prostu wstawię intro, nie wiem, znajdę je gdzieś w sieci, po prostu wstawię do mojego filmiku. Mam nadzieję, że to nie będzie problem. Dobra, mamy Diego, naszą pierwszą postać, który uratował nas z łap nieprzyjemniaczków, którzy nas tutaj dorwali. No i wyciągnijmy wszystkie informacje od niego, bo tak działa Gothic. Dobra, co powinienem wiedzieć o tym miejscu? Nazywamy je kolonią. Wiesz już, że wydobywamy rudę dla króla. Jak to było, Wintrze? W każdym razie, tak robią ludzie ze starego obozu. Wewnątrz bariery powstały trzy obozy. Największy i najstarszy jest tak zwany stary obóz. Okej, dobra, stary obóz, trzy frakcje. Ja oczywiście potem swoje zdanie na temat wszystkiego wypowiem, tylko najpierw wysłuchajmy dialogu. Jak dostanę się do starego obozu? Podążaj tą ścieżką. Stary obóz to najbliższe, mniej więcej bezpieczne miejsce, jakie napotkasz po drodze. Mniej więcej, miejmy to na uwadze. Między obozami kręci się wiele groźnych zwierząt. Radziłbym ci postarać się o jakąś broń. No dobra, gdzie znajdziemy tą całą broń? Gdzie mogę znaleźć oręż? Rozejrzyj się trochę w pobliżu opuszczonej kopalni. Na pewno znajdziesz tam coś przydatnego. Kopalnię nie trudno znaleźć. Leży parę metrów w dół kanionu. No spoko. Dlaczego mi pomogłeś? Bo potrzebowałeś pomocy. Gdyby nie ja, Bulit i jego chłopcy mogliby cię wykończyć. Chłopcy. A ja jestem zbyt miły, żeby się temu spokojnie przyglądać. W końcu przebyłem całą tę drogę po to, by złożyć ci propozycję. Propozycję? Tak. Po tym zajściu z Bulitem i jego ludźmi powinieneś się domyślić, że przyda ci się ochrona. Każdy, kto tu trafia, ma wybór. W kolonii są trzy obozy.
i w końcu będziesz musiał do któregoś dołączyć. Jestem tu, by udowodnić wszystkim nowym, że najlepszym miejscem dla nich będzie stary obóz. Dobra, super. Czyli mamy trzy frakcje, możemy dołączyć do którejkolwiek i będziemy musieli dołączyć do którejkolwiek z nich, bo inaczej fabuła nie ruszy do przodu. Nie możemy grać wilkiem samotnikiem międzyobozowym. No cóż. A gdzie jest teraz Bulit? Oni i pozostali przenoszą towary z zewnątrz do obozu. Tam go znajdziesz. Ale jeśli chcesz z nim walczyć, radzę ci uważać. To doświadczony wojownik. No cóż, póki co wytarł na mnie podłogę, więc... Z zemstą wstrzymajmy się może jakoś, nie wiem, do połowy gry albo do samego końca najlepiej. Mam list do arcymistrza magów ognia. Czyżby? Jakiś mag dał mi go, zanim mnie tu wrzucono. Twoje szczęście, że nie mogę się więcej pokazywać u magów. Ktoś inny mógłby ci poderżnąć gardło za taki list. A to dlatego, że magowie hojnie opłacają swoich kurierów. A większość z tutejszych ludzi nic nie posiada. Na twoim miejscu trzymałbym język za zębami, aż do chwili, gdy spotkasz któregoś z magów. Chociaż wątpię, żeby ci się udało. Dlaczego? Magowie mieszkają w zamku, w starym obozie. Tylko ludzie Gomeza mają tam wstęp. Dobra, kim jest ten cały Gomez? Kim jest Gomez? Gomez jest najpotężniejszym z magnatów kierujących handlem rudą. To on rządzi w starym obozie i ma najwięcej do powiedzenia w całej kolonii. Zacnie. Załóżmy, że chciałbym dołączyć do jego ludzi. Co powinienem zrobić? Przy bramie do zamku znajdziesz człowieka imieniem Torus. Powiedz mu, że Diego cię przysłał. I to tyle, tak? No to nie brzmi jak jakieś wyzwanie czy coś takiego, nie? Okej. Dzięki za pomoc. Spotkamy się w starym obozie. I pierwszy rozdział, witamy w kolonii. Gra bodajże składa się z 6 rozdziałów, o ile się nie mylę. Dobra, i tutaj stawiamy nasze pierwsze kroki w grze. I teraz wybaczcie, ja tutaj zrobię sobie króciutkie cięcie i zobaczę, jak to wszystko się nagrywa. Bo nie chcę tutaj znowu wpadki, bo naprawdę ostatnio grałem 2 odcinki około po 40 minut i wtedy buf, wszystko się rozjebało, więc wybaczcie chwilę. Okej, wszystko wygląda w porządku. Możemy stawiać nasze pierwsze kroki w kolonii. Teraz tak, jako że to RPG i mamy tutaj... powiedzmy klasykę schematów RPG-owych, no to na początku RPG jest symulatorem śmieciarza. Zbieramy absolutnie wszystko, co trafi nam pod nogi. I tak, tutaj ludzie, jak ogłosiłem, że będę nagrywać Gothica, w dużej mierze pytali, jak i kim będę grać. Tak więc tak, będę grać bezimiennym, bo to jest nasz bohater. Zacznijmy od tego. Dalej będę dołączę najprawdopodobniej do obozu sekty, ponieważ... Zawsze z moim graniem w tą grę była taka sprawa. Zawsze jakby zaczynałem tą grę, ale ukończyłem ją do samych napisów końcowych tylko raz. Tak więc powiedzmy, że zawsze coś tam kombinowałem, zawsze starałem się w nią pograć. Grałem i po stronie nowego, i stronie starego obozu. Nigdy po stronie obozu sekty. I tak jakby właśnie nigdy gry nie ukończyłem. Znaczy nie, właśnie raz grę ukończyłem i było to po stronie starego obozu. Znaczy zakończenie się nie różni jak coś, różni się tylko jakby tam powiedzmy początek gry i tam etap o nazwie dołączanie do obozu. W ogóle jeden z gorszych ekwipunków w grach ever, żeby nie było. Dobra, idziemy ubić chrząszcza pięścią. Dobra, okej. Okay. O, super to. Cudowny, bagujący się ekwipunek. Jak nie otworzy nam się prawa część ekwipunku, to nie możemy zabrać przedmiotu, okej. Okay. Dla chcącego nic trudnego. Okej, okay. Zapewne o tym miejscu mówił Diego. I teraz ciekawostka dla was, znaczy dla was to żadna różnica, ale tak ciekawostka na temat mojego grania w tą grę. Gram grając sterowanie dla leworęcznych. Magia, prawda? O co chodzi? Generalnie tak, to mamy monety, których nie zabieramy, bo patrzcie, na piwo ma wartość 10, a monety nie mają w tej grze znaczenia, ponieważ walutą jest tutaj właśnie ta magiczna ruda, o której było w intrze. Więc monety są nam zbędne. Tak, a wiecie, tutaj umieścili to twórcy, że pewnie ktoś zabrałby tam 20 monet, licząc, że się na tym dorobi, a to jest sorry. Dobra. Gram sterowanie dla leworęcznych, ponieważ ta gra ma jakby 2 schematy sterowań. Dla praworęcznych, i to są strzałki plus myszka, i na tym totalnie nie umiem grać, a także dla leworęcznych, mimo tego, że jestem praworęczny jak coś, czyli strzałki i lewy kontrol. Wtedy, uwaga, lewy kontrol przejmuje działanie myszki komputerowej, i to jest po prostu magia. I to działa, i po prostu gra mi się tak o wiele, wiele lepiej niż w przypadku myszki. Próbowałem grać kiedyś po prostu przy pomocy właśnie
Gryzonia, ale nie wyszło. Czekajcie chwilę. No cóż, początek serii, już przerwy, wiadomo, nie może być ani chwili spokoju. Dobra, teraz kontynuując mój wywód na temat sterowania. Steruję w ten sposób, dlatego iż osoba, która tą grę, serię Gothic mi przedstawiła, również będąca osobą praworęczną, również grała w ten sposób i to sterowanie mi właśnie przedstawiła. Nie wiem, czy tamta osoba nawet wiedziała o sterowaniu myszką, bo po prostu jeszcze pamiętam, jak kolega właśnie tutaj w gimnazjum tłumaczył mi właśnie sterowanie, bo gra, jak widać, nie ma żadnego absolutnie tutoriala. Nawet nie ma rozpiski sterowania w opcjach, tak więc no cóż, nie podziałacie. I teraz tak, ja sobie tutaj zapiszę, bo tutaj mam naszego pierwszego przeciwnika. W ogóle tak staramy się zapisywać zawsze na trzech save'ach, jak widać, ja jeszcze byłem troszeczkę dalej, bo patrzcie, byłem godzinę i 3 minuty gry. Tak więc ja mówię, już troszkę pograłem, ale staramy się zapisać na trzech save'ach, bo mi Gothic bardzo w przeszłości lubił wykrzaszać save'y. To też no, bardzo fajnie umieszczony pasek zapisywania, akurat zasłaniający walory tamtej pani. Dobra. Teraz musimy podejść tam, znaczy generalnie to jest jedna z możliwości, możemy generalnie podejść tam, zabrać ten mieczyk, zakszlachtować tego kretoszczura, ale musimy wpierw podnieść mieczyk, bo na pięści go nie rozjebiemy. Ewentualnie możemy chwycić po prostu kill-off. Okej, mamy kill-off, to jest broń dwuręczną, bo jakby inaczej. Fuck yeah. Atak, szarża. Czekajcie. No już, spokojnie, panie kolego, ja tylko zabrałem miecz, zaraz się nim zabiję. O, dobra, mieczyk lepszy. To jest ciekawostka, bo to jest broń jednoręczna, ale nasz bohater najwidoczniej, jego, nie wiem, przewinieniem w świecie zewnętrznym było, nie wiem, podpieprzenie komuś, nie wiem, kapusty czy coś takiego, bo gościu nawet nie wie, że miecz jednoręczny trzyma się jedną ręką. Okej, dobra. Tak wiem, póki co nie wygląda to zbyt epicko, ale uwierzcie mi, z czasem będziemy na kurwie z takie kombosy mieczami, że to jest nieporozumienie. No i tutaj mamy naszą pierwszą bryłkę rudy, czyli nasz, można powiedzieć, naszą pierwszą złotą monetę, bo tak jak mówiłem, bryłki rudy to po prostu... To po prostu... waluta. Tak, waluta, za którą kupujemy wszystko. I tak samo jak właśnie w Rizenie, którego niedawno ogrywaliśmy na kanale, za wszystko praktycznie trzeba tutaj płacić i to płacić nie zawsze małe sumy. Tutaj widzimy właśnie stary obóz, jest całkiem blisko jak widać. Kurwa mać, ani chwili spokoju. Dobra, wybaczcie, u mnie oczywiście nowa seria i musi być 15 cięć w pierwszym odcinku, bo inaczej będzie do dupy. Nie mam zielonego pojęcia, o czym mówiłem, straciłem absolutnie wątek sorki. Dobra, więc tak, tutaj na górze mamy taką fajną lokację. Bezi może się w ogóle wspinać, jak Bezi to skrót od bezimienny, jak absolutnie wszyscy nazywają tego bohatera. Taką fajną lokację, gdzie mamy troszeczkę podstawowych stworów do ubicia i tutaj można zakosić sobie pierwszego fajnego expa. Dobra, bierzemy mieczorka. Ui, szarża kurwa. Mamy dwa kretoszczury. Generalnie musimy uważać, bo aktualnie... Dobra, Gothic nie jest grą stricte trudną. Gothic jest bardziej... Znaczy... Jakby to teraz powiedzieć. Gothic jest trudną grą dla kogoś, kto na przykład przesiada się aktualnie. Nie grał nigdy w Gothica, a na przykład wcześniej grał, nie wiem, w jakiegoś Elder Scrolla, w Morrowinda, w Skyrima, w Obliviona, nie wiem, w jakiegoś innego RPGa i nagle przesiada się do Gothica i no cóż, ma ząk niestety. Ma ząk. Bo tutaj system jest totalnie inny. Po prostu na początku Gothica, już to mówiłem w Rizenie, ale powtórzę to dla dobra tej serii. Na początku Gothica trzeba bardziej niż walczyć, trzeba bardziej cwaniaczyć. Czyli tak, macie przeciwnika, którego nie zarąbiecie, lepiej zwabcie go i podciągnijcie go pod jakieś, nie wiem, jakichś uzbrojonych rycerzy czy coś takiego. Niech oni go zabiją, a wy przejdziecie w ten sposób dalej. Na tej zasadzie trzeba, nie wiem, słuchać, co postacie mówią, bo mówią wam wskazówki. Generalnie z racji braku tutoriala w grze, tak jakby w dialogach niekiedy ktoś daje wam dosyć przydatną wskazówkę, jak z czym walczyć, jak walczyć w ogóle i tak dalej, więc wysłuchujemy tych dialogów i nimi się kierujemy, więc wpierw cwaniaczymy, a potem dopiero jak się troszeczkę rozwiniemy, możemy być tutaj hardcorem niszczącym wszystkich dookoła. Dobra, i tutaj nasz pierwszy super przeciwnik, którego obejdziemy sobie z tej strony. Mianowicie mam tutaj goblina. I teraz goblin, no goblin powiecie, no goblin to goblin, a absolutnie żadne wyzwanie. Nie w Gothicu, moi drodzy, ponieważ ten goblin, który stoi aktualnie tak jakby troszeczkę nad głową bez jego,
To już jest przeciwnik, z którym powinniśmy walczyć, nie wiem, na drugim, trzecim poziomie czy coś takiego. A my dopiero mamy pierwszy, z jakimś już powiedzmy porządnym mieczem, mam jakiś, nie wiem, przedzywiały kawałek stali jako miecz po prostu. Ponieważ on sprzątnia nas na dwa hity. A my musimy go teraz, znaczy, no, generalnie oczywiście nie musimy go zabijać, ale fajnie by na przykład było, o, udało mi się, o, dobra. Goblin ma taką jakby powiedzmy, o, shit, o nie, 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 biegnij, 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 biegnij. Teraz ja oczywiście nie mogę się odwrócić. Ma taką jakby patent na ataki, mianowicie on za każdym razem, kiedy chce nas zaatakować, o dobra, udało mi się za pierwszym razem, przy pierwszym nagraniu poległem tutaj trzy razy. Jakby biegnie na was uniesioną maczugą i dopiero potem atakuje. Wy musicie wyczaić moment, żeby przerwać mu jakby tą szarżę, bo wtedy was nie zaatakuje po prostu. Dobra, jako że to było wielkie zwycięstwo, to zapiszemy sobie. Tak jak mówiłem, save'y lubią mi się wykrzaczać, zapisuję na trzech save'ach na raz po prostu. Ponadto gra ma taki dosyć głupi system, który pozwala wam zapisać, kiedy jesteście martwi. To jest absolutną bzdurą. I jeśli zapiszecie, kiedy jesteście martwi, no to sorki. Nie wstaniecie, chyba że użyjecie kodu, ale to już tak nie do końca fajnie, prawda? To... O, tu mam jeszcze roślinkę. Tak, chyba że użyjecie kodu. O, no już bez i. Come on. Mamy nieograniczony ekwipunek i korzystam z tego, prawie się zabiłem właśnie. Tak, więc... Jezu, zapomniałem co mówiłem oczywiście. Mamy nieograniczone ekwipunek, więc korzystamy z tego wcześniej. Mówiłem, nie mam zielonego pojęcia, co nie jestem absolutnie skupiony przez te przerwy. No nic, lecimy dalej, bo zboczyliśmy z trasy, żeby przyekspić troszeczkę. Uderzamy na stary obóz. Generalnie zjemy sobie coś. Zjemy sobie poziomeczki. Jagody w sensie. Generalnie tak, troszeczkę jakby kusiło mi nagranie tej gry z modem o nazwie Mroczne Tajemnice. To jest generalnie polski mod do Gothica 1. Jest to chyba największy istniejący mod na świecie do Gothica 1. Ponieważ ciekawostka, gra Gothic jest popularna u nas i tutaj w paru powiedzmy krajach otaczających Polskę. Aczkolwiek w na przykład w USA mało kto słyszał o Gothicu. Taka ciekawostka, bo tak jakby... Gothiciem dla USA było Elder Scrolls, wiecie, kiedy my graliśmy w Gothica, oni grali w Morrowinda, chociaż my też graliśmy w Morrowinda, ale tak jakby jest to mniej rozpowszechnione. Było mniej promowane i mniej się przyjęło po prostu, o, w ten sposób. O, dobra. Zbieramy to dziadostwo. Generalnie zbieram absolutnie wszystko, ponieważ wszystko tutaj można sprzedać. Wszystko, co ma napisaną wartość, można sprzedać za dokładnie tą ilość bryłek. I w ten sposób dorobić się już gdzieś tam na początku. Znaczy może nie dużo, ale w ten sposób po prostu zarabiamy. Potem będziemy dostawać już bryłki za questy i za inne pierdoły. Ale... No cóż. Na to jeszcze będziemy musieli poczekać. Elegancko. Tak, potem oczywiście walka będzie czymś więcej niż po prostu jeden cios na około dokładnie ten sam. Będzie czymś, co polega bardziej na timingu. Dosyć fajna sprawa. I no i mamy stary obóz już całkiem blisko. I tutaj natrafimy na osoby, które udzielą nam kolejne części, powiedzmy tak, tutoriala. Mamy Serafis, orkowe ziele. Generalnie orkowe ziele. Bonus PZ, czekajcie. A dobra, czyli to jest po prostu lecznicze. Chyba w Gothicu 2 orkowe ziele podnosi jakąś cechę na stałe. Tak, w tym Gothicu nie ma alchemii, aczkolwiek jest chyba w Gothicu 2 i tam można już robić eliksiry stałe, tak mi się wydaje. Tak jak mówiłem, generalnie moja strategia na Gothica jest zawsze taka. Nieważne do którego obozu chcę dołączyć, zaczynam od wykonania wszystkich zadań, a raczej większości zadań ze starego obozu. Dlaczego? Bo to jest exp i kasa. Jak już wykonamy wszystko tutaj, to dopiero przechodzę do obozu, w którym chcę powiedzmy zostać na stałe i tam wykonuję questy. Ponieważ... Czemu mam rezygnować z expa tylko dlatego, że chcę dołączyć do kogoś innego? To troszeczkę dziwne. Dobra, i mam tutaj dwóch takich zakapiorów w ciekawych futrach z szalikami. Ludzie zawsze... Hej, ty! Czego hey, chcesz? Ja. Chcę cię ostrzec. Idąc dalej, wejdziesz na nasze tereny łowieckie. Na co polujecie? Na co polujecie? Głównie na ścierwojady. Da się je zjeść, no i nietrudno je zabić, jeśli wie się, jak to zrobić. Naprawdę? Macie jakąś specjalną metodę? Zapytaj mojego kumpla, Draxa. Nikt nie wie więcej o ścierwojadach niż on. No generalnie tą informacją bym się nie chwalił, ponieważ ścierwojad to jest tak jakby jedna z najsłabszych kreatur w świecie gry. Tak więc
No cóż, jeśli on jest mistrzem w zabijaniu ścierwojadów, to znaczy, że jest najlepszym zabójcą najsłabszego stworzenia w grze. Sorry. Dlaczego ten teren jest tak niebezpieczny? Jesteś tu nowy, co? W całej kolonii jest mnóstwo mniej lub bardziej niebezpiecznych miejsc. Ścieżki pomiędzy obozami są dość bezpieczne, ale nawet tam można natknąć się na stado wilków, które będą chciały zjeść cię na kolację. Dlatego lepiej nie ruszać się nigdzie bez odpowiedniego oręża i zbroi. Skąd mogę wziąć lepsze wyposażenie? Najbliżej będzie pewnie stary obóz. Idź dalej tą samą ścieżką, na pewno trafisz. Ale lepsze ceny znajdziesz u nas, w nowym obozie. Oczywiście pod warunkiem, że znasz właściwych ludzi. Kiedy trafisz do starego obozu, poszukaj mężczyzny imieniem Mordrag. To jeden z naszych. Za kilka bryłek rudy można u niego kupić wiele wartościowych rzeczy. Tak, oczywiście lepsze ceny dla nich, nie dla nas. Uwierzcie mi, tutaj w Gotiku o dobre ceny trzeba się naprawdę starać. No dobra, opowiedz mi jeszcze o kolonii. Jeśli zamierzasz podróżować między obozami, przyda ci się mapa ze wszystkimi ścieżkami i ślepymi zaułkami. Niektóre ścieżki prowadzą do niebezpiecznych kanionów, gdzie można wpaść na istoty, na które lepiej nie wpadać. Pod żadnym pozorem nie włócz się w pobliżu starych ruin. Większość z nich pamięta jeszcze pierwszą wojnę z orkami. Niektóre są nawet pozostałościami po ich osiedlach. Często kręcą się tam orkowie, albo jeszcze gorsze poczwary. Na twoim miejscu unikałbym takich miejsc jak ognia, zwłaszcza nocą. I jeszcze jedna rada. Nie wchodź do lasu. Tak, i tutaj to jest dosyć ciekawa rada, ponieważ ten pan właśnie powiedział nam w dosyć klimatyczny sposób o tym, iż poziom tej gry praktycznie w ogóle, poza konkretnymi miejscami w grze, nie skaluje się do poziomu naszej postaci. Tak więc jeśli na przykład teraz nie ubiłbym tych pierwszych stworków, które tam miałem na 2-3 hity każdy na tamtym wzgórku, gdzie przed chwilą sobie expiliśmy, i na przykład wrócił tam za 10 poziomów, to i tak te same stwory by tam były. Czyli jeśli teraz wejdę do miejsca, w które nie mam wchodzić, zginę na 100%. Praktycznie nie będę miał szans na przetrwanie. No dobra. Co do mapy, mapę wiem jak zrobię za darmo. Zdobędziemy ją, aczkolwiek nie potrzebuję jej, bo tutaj kolonie znam na pamięć. Mapa nie jest aż taka duża. Gdzie mogę zdobyć jakąś mapę? Popytaj ludzi w starym obozie. Mieszka tam jeden kartograf. Może udać się gwizdnąć mu jakąś mapę. Przy okazji mógłbyś zwinąć także jedno dla mnie. No spoko. I teraz tak, zwróćmy uwagę na to. My jesteśmy w miejscu pełnym przestępców. Jeśli będziemy grać tutaj Lalusia, dlaczego? Jak jego mapy nie są na sprzedaż i będziemy się wielce dziwić, jak to gwizdnąć? Przecież to jest złe i w ogóle to wyjdziemy na frajera. Więc jesteśmy tutaj z przestępcami. Nawet jeśli nie mam takiego charakteru, zachowujmy się jak oni. Jeśli uda mi się zdobyć je bez płacenia, wezmę ile tylko dam radę udźwignąć. Równy z ciebie gość. No. Powinieneś pomyśleć o dołączeniu do nowego obozu. Gdybyś kiedyś tam trafił, pytaj o Laresa. To on zajmuje się nowymi. Na pewno znajdzie dla ciebie jakieś zajęcie. Dobra, dzięki za pomoc, ziom. Dzięki za pomoc. Tylko nie myśl, że wszyscy tutaj są tacy mili. Niewiele można znaleźć w kieszeniach nowego, ale w kolonii są ludzie, którzy rozłupaliby ci czaszkę za stary kilof. Będę o tym pamiętał. Nie mając starego kilofa, raczej nie byliby w stanie rozłupać mi czaszki, ale może się nie znam. Dobra, Drax. Kim jesteś, Draxie? Handlujesz dragami? Widzę, że jesteś myśliwym. Na to wygląda. Czego chcesz? Czemu szeptasz? Mógłbyś nauczyć mnie polować? Parę sztuczek mógłbym ci pokazać, ale to będzie kosztować. Ile dokładnie? Na początek wystarczy łyk dobrego piwa. Potem zobaczymy. Okej, i na szczęście dzięki temu, że śmieciowałem sobie przy pierwszych krokach w grze, znaleźliśmy nawet chyba dwa piwa, więc możemy się jednym z nich podzielić. Proszę bardzo. Oto piwo. Teraz opowiedz mi o polowaniu. Kolega się napił od razu. Fajnie. Ścierwojady. Tak nazywamy te wielkie ptaszyska, należy atakować jeden po drugim. Na szczęście łatwo odciągnąć jednego osobnika od reszty stada. Jeśli podejdziesz do nich zbyt blisko, zaczną się denerwować, aż wreszcie rzucą się w twoją stronę. Lepiej, żebyś w tej chwili miał broń w pogotowiu. Jeśli uda ci się trafić ścierwojada, zanim on dziobnie ciebie, jak najszybciej wyprowadź kolejne uderzenie. Przy odrobinie szczęścia uda ci się go pokonać bez zadraśnięcia.
A jeśli on dziobnie cię pierwszy, no cóż, lepiej, żeby nie dziobnął. Tak, tych panów można by nazwać chłopcy tutorialowcy, bo po prostu oni tutaj tak jakby maskują w swoich wypowiedziach praktycznie większość zasad świata gry i tak dalej. Czyli jeśli chcemy walczyć z wrogiem, lepiej żebyśmy to my atakowali pierwsi, bo ciężko jest walczyć, kiedy nasz wróg zaczyna nas kombosa i nie możemy się z niego wybić. Czego jeszcze możesz mnie nauczyć? Wielu rzeczy, ale głupie piwo nie wystarczy. A co powiesz na dwa piwa? Prawny łowca potrafi zdobyć kły, pazury i skórę zwierzyny. Nie jest to łatwe, ale dość opłacalne. W każdym razie każdy kupiec chętnie je od ciebie odkupi. Tak jest, i to są dosyć ważne umiejętności, ponieważ tutaj właśnie mamy skórowanie gadów, usuwanie pazur, ściąganie futer, usuwanie kłów i możemy to wszystko robić, jak tylko ten gość nas tego nauczy. Znaczy, jest paru nauczycieli tych zdolności oczywiście, ale musimy się tego nauczyć jak najszybciej. Dlaczego? Dlatego, że przez calutką grę, przez praktycznie, nie wiem, może 90% gry walczymy głównie z zwierzakami. Walczymy z wilkami, jakimiś, nie wiem, właśnie ścierwojadami, kretoszczurami, innymi jebaństwami, które jesteśmy, z których zawsze będziemy w stanie coś wyciągnąć, a jeśli będziemy coś w stanie z nich wyciągnąć, będziemy w stanie tym zarobić. I wiecie, to nie są duże ceny, bo tam na przykład za chyba pazury jest chyba na przykład tam 5 bryłek tylko, czy coś takiego, nie? Ale załóżmy, że pójdziemy sobie na questa i po drodze zabijemy 10 wilków, czy coś takiego, które w ogóle o wilkach, to jest wilki, to jest straszna sprawa w tej grze. 10 wilków, każdy z nich będzie miał przy sobie pazury o piątkę. 50 bryłek rudy, proszę bardzo. Ot tak. Więc zwróci się bardzo szybko i jeszcze się na tym dorobimy. Dużo żądasz za swoje usługi. Być może, ale wiedza, którą mogę ci przekazać, pozwoli ci szybko odzyskać zainwestowaną kwotę. Wszystkie zwierzęta, które zabijesz, nie wiedząc jak je oprawić, po prostu zgniją. A to najzwyklejsze marnotrawstwo. Za ich skórę mógłbyś zarobić sporo pieniędzy. Na twoim miejscu spróbowałbym możliwie szybko posiąść te umiejętności. I to jest naprawdę dobra rada, że... Kurde. Jak mogę zdobyć kłód? Najpierw chcę zobaczyć trochę... Dobra. Przypadkowo kliknąłem, sorry. Dobra. Okej, dobra. Panowie nas tutaj nauczyli co i jak. Tutaj mamy sobie grupkę ścierwojadów, ale to są bodajże już duże ścierwojady. Chociaż pewnie nie jestem, czekajcie. Nie, młody ścierwojad. Ej, no come on, on był mój, ja go chciałem zajebać. Fiuty. Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. No dobra, biorę mięso, jak nic. No jak widać, dla nich ścierwojady są żadnym wyzwaniem. Długo jak mnie to nie do... Kutasy, chciałem expa. Nieważne. Czekaj, lepiej się w nic nie pakować. Fajne jest to, że jak tutaj gdzieś łazimy, to na przykład słyszymy cały czas sobie rozmowy między poszczególnymi postaciami. Oczywiście expa wleciało, fajnie. Teraz tak, dobrze nam tutaj ten pan doradzał, nie wchodzimy do lasu, ponieważ w lesie są wilki. A uwierzcie mi, wilki przez... O, to jest trochę... Wracamy. I za to po prostu uwielbiam granie na kompie. Mam około 3-miesięczny komputer, na którym byłbym w stanie pograć w Watch Dogs czy coś takiego, ale najwidoczniej stary Gothic to dla niego za duże wyzwanie i no cóż... Gra wykrzaczyła się, praktycznie zawieszając mi system. Świetnie, PC-ty, świetnie. Dobra, kontynuujemy. Między z miejsca, w którym skończyłem. Dobra, kolejnego młodego ścierwojada. Staram się go ubić, o właśnie. Tutaj mamy strażników. Oni się tutaj bujają, strzegą mostu. I to jest właśnie to, o czym mówiłem, czyli niekiedy lepiej na przykład stwora ściągnąć pod taki tutaj posterunek strażników i niech oni ich rozjebią, bo oni są przeważnie bardzo silni. A my dobierajmy sobie przeciwników na nasz poziom i po prostu cwaniaczmy. Tutaj mamy kolejne ścierwojady. No, to już panowie idą to zjebać generalnie. O, to duży ścierwojad, już nie mały. O kurwa. Panowie, bierzcie ich szybko. O Jezu Chryste, oni biegną. A, szybko, zajebcie ich. Dobra, dziękuję. No nie wyszło tak jak miało, no cóż. O, super, dwa mięska ze ścierwojada, zacnie. Dobra. Śmigamy do obozu. Generalnie póki co nie muszę się leczyć, bo raczej już mi nic nie zaatakuje po drodze. I w momencie, kiedy przekroczymy sobie bramę do obozu, zakończymy pierwszy odcinek, bo i tak już trwa dość długo. Dobra. Na szczęście
Fraps, którym nagrywam, tak jakby nie popsuł mi materiału przez to, że gra się skraszowała. Dobre i tyle. Bo ja naprawdę straciłbym 20 minut nagrania, to po prostu... Ja bym musiał nagrywać tą grę trzeci raz od początku. To miałbym troszeczkę dość, tak szczerze powiedziawszy. Dobra, tutaj mam jakieś dwóch ziomeczków. Pogadajmy sobie z nimi. Nic im nie podpieprzamy, bo się wkurzą. Dlaczego siedzisz tutaj, a nie w obozie? Czekam, aż mój przyjaciel wróci z kopalni. Jest mi winien parę bryłek rudy. Nie mogę się pokazać w obozie bez rudy. Nie stać mnie na zapłacenie za ochronę. A wolę nie ryzykować życiem. Tak, tutaj jest jakby kolejny ukryty ładny tutorial, czyli jakaś tam ochrona, coś, jakieś przekupstwo dzieje się w starym obozie. Niedługo tego doświadczymy, więc spoko. Co tu robisz? Szukam ciszy i spokoju, więc spadaj stąd. A to niekulturalny ham. No dobra. Lecimy. Generalnie tak, coś o czym nie wspomniałem. Tak jak na przykład fani Zeldy wiedzą, że w Zeldzie się nie biega, tylko się turla, bo turlanie jest szybsze od biegania, no to w Gothicu zamiast biegać skacze się, bo skakanie jest szybsze od biegania. A ty dokąd się wybierasz? Do obozu. Logiczne. Chyba nie przyszedłeś tu, żeby sprawiać kłopoty, co? I teraz mówimy mu, że Diego nas przysłał, bo jeśli powiemy, że chciałem się tylko rozejrzeć, to on zawoła od nas hajsy. Jeśli powiem, jasne, zamierzam przejąć kontrolę nad całym obozem, no to rzuci się na nas i oklepie nam rej tak o po prostu. A mówimy, że Diego nas przysłał. Diego powiedział, że mam się z nim spotkać w obozie. W takim razie właś. O, i widzicie, i subcio. Dobra. I dotarliśmy do pierwszego posterunku ludzkości, jakim jest Stary Obóz. I to jest nasza pierwsza tutaj, powiedzmy, działalność Questodyna. Tutaj pozbieramy mnóstwo questów, dowiemy się jeszcze więcej o świecie gry i generalnie pozdobymy expa i ekwipunek. Ale tyle ode mnie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Mam nadzieję, że seria wam odpowiada. Mam nadzieję, że tutaj ewentualne jakieś, nie wiem, biksy z ekranem wam nie przeszkadzają. Dzięki za uwagę. Wypadajcie co do nowej serii. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach Gothica na moim kanale. Właśnie zaczęło padać. Na razie.